Hej, hej, moi kochani, moje kochane, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam Was na update związany z moimi paletkami, słuchajcie. Bardzo wiele z Was pyta mnie, kiedy filmik, kiedy update paletek, czy pytacie też o rozświetlacze, więc po prostu biorę się za tą serię i teraz będę Wam nadrabiać. Będą paletki, będą tusze, będą produkty do ust, będą róże, bronzery, rozświetlacze i będzie wyprzedaż, ale wyprzedaż nie będzie na filmiku, na tutaj kanale, tylko będzie na Facebooku. Także przejdźmy może do rzeczy. Pokażę Wam, jaką kolekcję ja mam paletek. Nie wszystkie tu Wam pokażę, ponieważ część odłożyłam na bok, bo będą to paletki do wyprzedaży. Nie chcę pokazywać filmiku, tak jak powiedziałam, zapraszam na Facebooka, na moją stronę, na moją grupę Wicki. A przypadkowa będzie kolejność, nie chcę tutaj się skupić, czy będą jakieś górnopółkowe, czy jakieś drogeryjne, czy jakieś takie AliExpressowe, to jest nieistotne. Pierwsza paletka tutaj z brzegu, jaką chwyciłam, ona była chyba bodajże z takim... Chyba właśnie nawet z tym. Dobra, niech będzie, ładniej wygląda. To jest paletka, słuchajcie, z Estée Lauder. Ona właśnie tutaj była z błyszczykiem. Wygląda ta paleta. Estée Lauder. Mamy tutaj, zaraz Wam powiem ile. Mamy w tej paletce, słuchajcie, cienie, których jest 16. Oraz Pure Color NY. Tutaj mamy róż. Trzy bodajże chyba róże. Rosy Gloss, Luminizer i Sculpting Bronzer. Czyli mamy jakby trzy cienie do konturowania. Pozwólcie, że wyjmę. Tak wygląda ta paletka. Tutaj mamy lustereczko. Nie chcę Wam tutaj świecić, więc pokażę Wam w ten sposób. Tutaj właśnie są ten bronzer, róż i rozświetlacz. Ja już Wam wcześniej mówiłam, że one nie są zbyt mocno napigmentowane, jeżeli chodzi o to do konturowania. Natomiast jeżeli chodzi o paletkę, jak najbardziej zademonstruję Wam teraz, tylko czysteczkę, żeby wycierać ręce. Tak, tak wygląda tutaj pigmentacja róż, rozświetlacz i bronzer. Tutaj mamy już pigmentację naszej paletki. Pokażę Wam teraz tutaj swatcha. Tak by to wyglądało. Myślę, że również ją chyba przeznaczę w wyprzedaży. Ja naprawdę mam dość dużo paletek, testowałam wiele dla Was i myślę, że naprawdę nic mi się nie stanie, jak ja się po prostu z Wami paletkami też podzielę. Będzie to seria czekoladek. Będzie to seria czekoladek z iHeart Makeup, czyli to są te takie tanie odpowiedniki, słuchajcie, Too Faced. Także ja mam takie trzy o pięknych kolorach, wszystkie takie moje. I to jest pierwsza, którą nabyłam. Jest to ta biała czekolada, nazywa się Naked Chocolate. Tutaj duże lusterko, nie chcę Was oślepiać. O, takie tutaj mamy kolorki. Wszystkie są bardzo dzienne, bardzo takie beżowe, bardzo jasne, połyskujące i matowe. Wygląda pigmentacja. Mogę Wam tutaj zeswatchować. Tak wygląda pigmentacja tej paletki. Ja uważam, że jest naprawdę bardzo dobra, jeżeli chodzi o jakość cieni, jest fajna, nie osypują się te cienie i naprawdę cenowo jest po prostu super. Także jeżeli nie stać Was na paletki z Too Faced, zaufajcie mi, że wykonacie identyczny makijaż tą paletką, jak paletką tą samą białą czekoladą z Too Faced. Ta drugą paletką z tej serii jest ta różowa, nazywa się Chocolate Love i tą paletką mam wykonany dzisiaj makijaż, także możecie same zobaczyć. Znowu ta sama sytuacja, wielkie lustro, tutaj pacynka i cienie prezentują się tak. Bardzo fajna, bardzo godna polecenia paletka, bardzo ją lubię. O, tak wygląda pigmentacja. Naprawdę, naprawdę jest super i pokażę Wam na dłoni. Tak wygląda. Ta sama sytuacja, bardzo gorąco Wam polecam. U mnie ona się świetnie sprawdza. Super, super sprawa, polecam bardzo gorąco. Ostatnia z tej serii paletka, którą bardzo polubiłam, jest to ten odpowiednik tej takiej Sweet Peach, którą Wam też tutaj pokażę. I to jest Chocolate and Peaches, tak się nazywa. No i tutaj mamy znowu kolorki dzienne, bardziej wpadające w takie brzoskwinkowe kolorki, w bardzo delikatnego różu. Zaraz Wam zademonstruję właśnie te takie dwa tutaj. Jeden jest perłowy, drugi jest matowy. Pokażę też brąz. Czekajcie, bo tego mi się nie nabrało. Dobra. Tak wyglądają te kolory. Zobaczcie, czy nie są fantastyczne i tak na dłoni. Uważam, że są również urocze. Jeżeli naprawdę bardzo podobają Wam się paletki z Too Faced, te czekoladowe i ta Peach i tak dalej, a nie stać Was na nie, uwierzcie mi, że możecie zakupić sobie spokojnie
te paletki, te tanie odpowiedniki i naprawdę będziecie bardzo zadowolone. Dalej dwie paletki, jakie posiadam z Too Faced, są to właśnie takie paletki. Jedna jest limitowana edycja, to jest właśnie ta Sweet Peach. I tutaj mamy czekoladę. Tą bodajże chyba pierwszą albo drugą, nie pamiętam. Too Faced Chocolate Bar. Paletki pachnące odrobinkę czekoladą. Tutaj lusterko. I paletka wygląda tak. Te kolory już znacie. Ja myślę, że na pamięć tutaj nawet chyba nie trzeba swatchować. I tak by to wyglądało. Takie połyskujące. I tutaj dalej jeszcze zostało na palcach. Także również pigmentacja super. Utrzymywanie się cieni super ekstra, polecam Wam z czystym sumieniem, jeżeli Was stać na tę paletkę, godna jest uwagi, godna jest ceny, natomiast tak jak mówię, jeżeli byście bardzo chciały mieć tą paletkę, a nie stać Was, to zaufajcie mi, że świetnie da Wam radę i spisze się u Was I Heart Makeup, właśnie podróbka tej, bo też jest taka brązowa. I tak jak powiedziałam, druga to jest ta właśnie Sweet Peach, czyli ta limitowana edycja brzoskwinki. I pachnie odrobinkę brzoskwinkowo. Tak wyglądają cienie. Przepraszam, się drapię, ale nie wiem, coś mnie swędzi nos. Patrzę, jak Wam tu pokazać. Dobra, może takie po prostu trzy wybrałam. Ten w środku jest bardzo ładnym cieniem. Bardzo mi się podoba. Ten tutaj taki połyskujący. Uważam, że paletka jest bardzo fajnie napigmentowana. Cienie się nie osypują, aż po dzień trzymają się na oku. Godna polecenia po prostu i warta ceny paletka. Także bardzo, bardzo Wam polecam. To jest moja kolejna paletka, jeżeli chodzi o Too Faced. Przejdźmy teraz dalej. Mam dwie paletki z Zoeby, Coivy, jak tam się zwie, tak się zwie. Cocoa Blend. Bardzo lubię tą paletkę. Nie mamy tutaj lusterka. Paletka jest wykonana tak plastikowo, trochę jakby owinięta jeszcze w papier. Tak wyglądają cienie tej paletki. Tutaj maty, mamy tutaj perłowe, połyskujące, przepiękne te cienie. Tutaj jest ten taki właśnie bardzo ciemny też kolorek do kącika oka, przyciemnienia i do robienia smoky. Bardzo, bardzo fajna pigmentacja. Piękny jest ten cień. Bardzo lubię te takie właśnie tutaj te złote cienie, że uwielbiam ten cień. To jest po prostu cudeńko. Ten i właśnie te złoto. Bardzo, bardzo fajne cienie, już Wam pokazuję. Zobaczcie, to jest pigmentacja. Ja muszę sobie znowu coś pięknego. Bardzo długo się utrzymuje, cena około chyba 20-21 funtów, nie pamiętam już. Uwielbiam, uwielbiam i naprawdę bardzo gorąco Wam polecam. Drugą z Zoewy jest Taupe, 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 nie wiem jak to się mówi, wymawia prawidłowo. I tutaj mamy takie cienie, bardzo fajnie napigmentowane. Czekajcie, tak patrzę, który tutaj wziąłem, żeby może ten matowy oraz perłowy, taki satynowy. I naprawdę pigmentacja uważam, że jest po prostu boska. Tak wyglądają te cienie. Dwie w sumie paletki z Coivy, z Zoewy, które ja uważam, że są po prostu godne uwagi. I chyba takie dwie... Ja myślę, takie jakby dwa klasyki, które można po prostu, na które można sobie pozwolić i je posiadać w swojej kolekcji. Z Naked mi się troszeczkę moja kolekcja wykruszyła. Wiecie, że troszeczkę powyprzedawałam, trochę porozdawałam, ale nadal jeszcze coś do wyprzedaży będzie tych paletek, ale to tak jak mówię, zapraszam na Facebooka. Już Wam pokazuję. Pierwsza, od jakiej zaczęłam, jest to Naked Urban Decay Basics. To jest paletka, którą zakupywałam w samolocie. Tak ona wygląda, już jest naprawdę wydziabana. Ten cień bardzo używany był przeze mnie pierwszy, drugi, trzeci i czwarty oraz piąty. Bez tego ciemnego. Polecam bardzo gorąco. Można nią wykonać dzienny i zarówno wieczorowy makijaż. Cena jej to chyba też było też 19 albo 20 funtów w samolocie, tak jak mówię. Kolejną paletką z Naked to jest właśnie jedyneczka, to jest ta taka welurkowa, pluszowa, małe lustereczko i mamy tutaj totalnie, totalnie dzienno-wieczorowe cienie. Dlaczego dzienno-wieczorowe? Mamy maty, mamy satynę, już Wam pokazuję, dwa takie satynkowe, jeden matowy. Tak to wygląda. Mam nadzieję też, że troszeczkę widać. Może za słabo trochę zrobiłam. Tak wyglądają te cienie. Tutaj pierwsze jakieś trzy. Dlatego powiedziałam, że też są wieczorowe, ponieważ są też trzy na samym końcu paletki, które Wam teraz zademonstruję. To jest taki ciemny brązowy, czarny, taki troszeczkę perłowy oraz taki
szary, również taki z delikatnymi drobineczkami, on również jest taki połyskujący. Mam nadzieję, że to widać. Bardzo fajna, godna polecenia paletka i również jeżeli na przykład nie wiecie, na którą się zdecydować, ja uważam, że tą jedynką, ta jedynka na pewno powinna Was zaspokoić, jeżeli chodzi o dzienne i wieczorowe makijaże. Także myślę, że ta jedna by Wam w zupełności wystarczyła. Na nie wystarczy. Drugą paletką, jaką posiadam, to jest Naked 2. I tutaj już lustereczko jest większe, paletka jest troszeczkę inaczej wykonana. Ja ten cel gdzieś, nie wiem gdzie mam. Tak wyglądają te cienie. Mamy tutaj cienie również matowe oraz perłowe. Tak wyglądają na palcach, a tak wyglądają na dłoni. Albo dwójka, albo jedynka. Ja myślę, że wystarczy Wam jedna z tych paletek. Cena coś około chyba 38-39 funtów. I paletka trzecia i ostatnia z Naked jest to Ultimate Basics, tak fajnie wyglądająca palecia. 12 cieni jest to paletka, tu mamy duże lusterko, jest to paletka typowo totalnie matowa. Same matowe cienie, bardzo ładne kolory. Za chwilkę Wam teraz zademonstruję paletkę, te cienie się w ogóle nie osypują, ale te ciemniejsze są boskie. Także tą paletką jakby ciut już trzeba się tutaj postarać, przyłożyć, żeby wykonać fajnie makijaż. Ja myślę, że to jest dla osoby, która po prostu bawi się w makijaże, bądź jest wizażystką, lubi to robić i potrafi to robić. Także polecam bardzo gorąco. Nie wiem też, czy się tą paletką z Wami nie podzielę w wyprzedaży. Jeszcze się zastanowię, więc odłożę ją na bok. Przejdźmy teraz dalej. Mam jedną paletkę z Tarte. Jest to Emblom Tartelette. To jest paletka, którą dostałam w prezencie. Jest ona cudowną paletką, ma duże lusterko. Dość słodko pachnie. Muszę Wam pokazać z daleka, bo odbija Wam się tutaj światło. Bardzo fajnie napigmentowana paletka. Mamy tutaj perłowe, mamy też matowe cienie. Pokażę Wam tutaj dwa perłowe i może jeden ten mat. Tak wygląda pigmentacja. I już Wam demonstruję. Zobaczcie, to jest po prostu, to jest moc. To, że jest boska. Bardzo lubię tą paletkę i powiem Wam, że teraz ostatnio, jak tak sobie robię właśnie te różowe makijaże, to nie wiem czemu właśnie pozapominałam trochę o tych takich typowo dziennych, ale zaczęłam trochę szaleć i z włosami i w ogóle, także wiecie o tym, ale bardzo Wam gorąco polecam. Jedyna rzecz, jaki na jaką jakby ja bym teraz poczekała, nie zakupiłabym jej online, ponieważ cena tej paletki to było bodajże chyba 33 funty, 14 jest za cło i 14 za przesyłkę. Uważam, że to jest naprawdę nieopłacalny biznes. 33 jestem w stanie dać za tą paletkę, ale już bez przesyłki 14 funtów i bez, znaczy 14 chyba 50 bodajże, i bez cła o tej samej kwocie, bo za kwotę cła oraz przesyłki mam kolejną paletkę. Więc sorry. Paletka według mnie godna polecenia, godna swojej ceny, ale nie godna przesyłki oraz cła. Także to jest moje zdanie. Okay, kolejna z paletek, jaką posiadam, jakiej jestem posiadaczką, muszę ją przeczyć, bo ona jest totalnie lustrzaną paletką. Na pewno pamiętacie, o której mówię. I jest to oczywiście Bare Minerals, jaką zakupiłam. Widzicie, wszystko się tutaj odbija. Bare Minerals Be Beautiful. Jest to paletka taka w lustrzanym opakowaniu, bardzo porządnie zrobiona. Tak wyglądają te cienie, bardzo dzienne, ale i nie tylko. Mamy tutaj również cztery cienie, jakimi są wykończeniowy puder, potem są dwa róże i bronzer, lub trzy róże, jak kto woli. Pokazuję. Trzy, czekajcie, i czwarty. Ja myślę, że te tutaj cienie by w zupełności w tej palecie wystarczyły. Tak wygląda pigmentacja. Też się zastanowię, czy tą paletką się z Wami nie podzielę. Także zastanowię się, czy też ta paletka nie powędruje do wyprzedaży, więc odkładam na bok. Dalej, co my tutaj mamy? Mam paletkę z Elizabeth Arden, jakiej chyba jeszcze z Wami nie testowałam. To jest ta taka z takiego ogromnego zestawu, który nie pamiętam, czy dostałam, czy zakupiłam, bo też jeden dostałam i jeden zakupiłam. To jest taka palecia bardzo fajna, taka, można powiedzieć, turystyczna. Można nią wyczarować dzienny, można nią wyczarować wieczorowy makijaż. Pierwsze trzy z cieni to są takie, chwyciłam akurat za jakieś takie lekko różowo-fioletowe,
Mam nadzieję, że widać. Też zastanowię się, czy się z Wami nią nie podzielę, dlatego że tak jak mówię, w tych barwach mam naprawdę dość sporo paletek, także zobaczę, zastanowię się. Ale uważam, że jest fajną paletką. Dalej mam tutaj dwie paletki od Dori. Bardzo, bardzo fajne. W jednej dzień mi się ukruszył. Też jeszcze z Wami nie testowałam, nie robiłyśmy jeszcze make-upu. Jest to ta paletka LA Colors. To jest ta paletka ze Stanów. Zaraz Wam zademonstruję. Ten może jakiś jasny, bardzo fajnie jest, taka bardzo fajnie napigmentowana, ale też powiem Wam, że cudownie świecąca, o może tak. To są takie, zobaczcie, takie połyskujące, fajne cienie, tak wyglądają na dłoni. Taka oto paletka, nie powiem Wam ceny, nic Wam nie powiem, ale miałam nią raz zrobiony makijaż i jest naprawdę bardzo fajnie napigmentowana, delikatnie się osypuje, to mogę powiedzieć. Także to jest kolejna paletka w moim tutaj zestawie paletek, w mojej kolekcji paletek. I drugą z paletek jest Backstage Cosmetics i tą już Wam demonstrowałam, więc nie będę Wam pokazywać. Bardzo fajnie napigmentowana paletka. Jedyne, czego z tej paletki nie używam, to jest to tutaj liner, czyli kreska do oczu czarna. Ogólnie cienie są bardzo fajnie napigmentowane, takie glow, bardzo fajnie daje glow. Także bardzo, bardzo fajna paletka. Teraz mam tutaj już praktycznie paletki takie typowo drogeryjne. Czekajcie, tylko sobie to wytrę wszystko. Jedną z paletek jeszcze jest ta, którą mam od Moni, którą dostałam od Moni w paczce. Ja już ją używałam, robiłam Wam bodajże chyba już test na kanale, powinien być u mnie. Czekajcie, tylko teraz otworzę, bo ja ją sobie trzymam w pudełeczku. Pozwólcie, żebym sobie tu nie łamała paznokci. Już Wam pokazuję. Jest to oczywiście podróbeczka. Podróbeczka jakże bardzo podobna do Naked. Zresztą Wam za chwilę pokażę. O, porównanie do Naked. Identycznie wykonana. To jest ta taka jakby do Naked Smoky. Ja ją też miałam. Smoky Edition Go Nude z Vibo. Już Wam otwieram. Tutaj mamy lusterko bardzo duże. Tutaj mamy pędzelek identycznie, słuchajcie, wyglądający jak pędzelek z Naked. Naprawdę bardzo, bardzo podobny. I tak wygląda ta paletka. Można nią wykonać makijaż dzienny i wieczorowy. Dzienny jest tutaj po prawej stronie. Są cztery takie dość jasne cienie. I po lewej stronie też mamy tutaj, teraz Wam pokażę. Palecia się troszeczkę delikatnie osypuje. Tak wygląda pigmentacja. Tak wygląda na dłoni. Nie są może strasznie mocno napigmentowane, ale naprawdę można wykonać nią fajny, fajny make-up. Ale na pewno Wy ją znacie. To była, pamiętam, pełna nie szał. Była ta, jeszcze jakaś, chyba z trzy paletki wtedy wyszły. Także taka oto, to jest kolejna w moim, tutaj w mojej kolekcji. Dobra, kolejna paletka, jaką bardzo, bardzo lubię i jaka naprawdę jest bardzo godna uwagi, już Wam o tym mówiłam, jest The Blushed Nudes od Maybelline. To jest dokładnie ta paletka. Super, super, super. Jest naprawdę ekstra paletką. Nie mamy tutaj lusterka. Kolorki wyglądają tak. Na pewno teraz widzicie i za chwilę Wam zademonstruję. Naprawdę świetnie napigmentowana, cudownie napigmentowana paletka. Zobaczcie, no przecież to jest po prostu cud, miód i orzeszki. Cudownie napigmentowana. Nie jedna z Was już kupiła za moją namową jakby i za rekomendacją tą paletkę i jesteście zadowolone, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo naprawdę jest godna uwagi. Tutaj mamy jeszcze taki piękny kolor, zaraz Wam muszę je to pokazać. Tutaj mamy matowy, taki różowy i pokażę Wam jeszcze ten brązik. No po prostu jest naprawdę cudowna. O, zobaczcie, to jest, co to za kolor. Ja uważam, że ta paletka jest cudowna. Ostatnio właśnie Gosieńka kupiła sobie dokładnie właśnie tą palecie i jest mega zadowolona. Widziałam, jaki makijaż wykonała przy jej użyciu. Naprawdę super, super, super. Do wykonania dziennego, wieczorowego makijażu. Naprawdę super. Kolejna paletka to Sleek. Ze Sleeka wiecie, że miałam dużo, dużo więcej, ale tak jak powiedziałam, popodzielałam się i powyprzedawałam wcześniej. Sleek mam tutaj The Rockstars Collection. Diamonds in the Row. Diamonds in the Row to jest ta palecia taka o. I tutaj mamy przepiękne, przepiękne kolory. Tu mamy lusterko, oczywiście pędzelek jak zwykle gdzieś wywaliłam. Znaczy pacynka chyba. I tutaj mamy takie oto przepięknie napigmentowane. Dwa są kremowe, bo to wydaje, że właśnie są jakieś takie bazy trochę. Zaraz Wam zresztą zademonstruję. Bazy takie rozświetlające. Jedna jest jakby w kolorze
Jedna jest bardziej w kolor zimny, druga jest w kolor ciepły. Po prostu cudowna jest ta paletka, naprawdę. Bardzo, bardzo mi się podoba. Zobaczcie. Zobaczcie na ten glow. To jest po prostu rozświetlenie jak talala. Bardzo mi się podobają. Miałam raz na razie wykorzystane te cienie na oczach, ale na pewno do nich będę wracać. Bardzo fajne na lato. Także polecam bardzo gorąco. Nie wiem, czy to nie była jakaś limitowanka, tego Wam nie powiem. I ostatnie trzy paletki. No trochę się tego zbierało. Tutaj mam palecie od Moni, którą dostałam w paczce. To bodajże jest chyba paletka z AliExpress. Nie wiem, na czego wzór robiona. Takie oto cienie. Już Wam pokazuję. Tutaj już niestety osypywanie jest dość spore, a czekaj. Tutaj niestety już pigmentacja jest troszeczkę słabsza, dość mocno. Może nie wszystkie, no może jak się tam któryś mocniej dziabnie, o na przykład ten szary, no to coś z niego będzie. Tak jak mówię, jeżeli ktoś ma wprawę, to na pewno coś wyczaruje. Ja nie wiem, czy będę do końca jakby używać tej paletki, ale ja wiem, że Monia to zrozumie na 1000%. Ja miałam sobie przetestować i dzięki niej mogłam przetestować, ale tak jak mówię, ja nie lubię tracić czasu, lubię ciach, pach, pach i już coś mieć na oczach, a tą paletką trzeba się troszeczkę namęczyć. Ale bardzo fajne dzienne kolorki i naprawdę można mimo wszystko coś nią wyczarować. Także też ją sobie tutaj na boczek odłożę. Paletki, jakie mi zostały, jest to paletka z New Look'a, jaką Wam polecałam. Paletka 12 cieni, taka oto, bez lusterka. Cienie są takie. Bardzo dzienne, ale również wieczorowe. Zaczniemy tutaj może właśnie od tych wieczorowych. Pokażę dwa. Jeżeli chodzi o jasne cienie, one są takie dość słabo napigmentowane. Mamy tutaj cienie matowe i czekajcie, ten różowy jeszcze pokażę. To pigmentacja tych cieni. Myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo ładna, bardzo naturalna. Cienie się średniowo osypują. Nie pamiętam ceny, ale pewnie coś około 10 funtów. Taka oto paletka z New Look'a. Tak wygląda. Zwykła. Nazwa jej to Nude. I ostatnia z paletek, jaką mam i się z Wami podzielę, jest to Freedom. Be Free to Make a Professional London. To jest taka paletka wyglądająca jak tablet. Co tutaj mamy? Pro Artist Pad. Black Arts. W środku mamy takie lusterko i tutaj już Wam pokazuję, mamy tutaj magię, naprawdę magię. Myślę, że tutaj są jakby umieszczone wszystkie kolory, jakie można sobie zapragnąć, jeżeli chodzi o makijaże dzienne i wieczorowe. I już Wam zademonstruję pierwsze, jakieś lepsze. Tak wyglądają, bardzo delikatnie napigmentowane, ale bardzo połyskujące. Ja ją używałam dosłownie, nie wiem, może z dwa razy. Zresztą to nawet widać po używalności. Teraz zrobiłam Wam swatche, a ogólnie któreś tutaj z tych jasnych cieni tylko użyłam. Też się zastanowię, nie wiem, czy właśnie nie poleci ona do Was na wyprzedaż. To jest kolejna paletka, już ostatnia na mojej, w mojej kolekcji. To by było na tyle. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o paletki, wydaje mi się, że jednak ta moja kolekcja jest naprawdę dość sporą kolekcją, pomimo iż ja ani nie jestem makijażystką, ani wizażystką. Lubię się malować dla samej siebie, uczę się dla Was, z Wami. No i właśnie w takim celu mam paletki. Także tak jak mówię, zapraszam Was na Facebooka, tam będę miała wyprzedaż paletek i nie tylko, bo będę wyprzedawać również masę kosmetyków. Bardzo dziękuję za chwilę uwagi, mam nadzieję, że jesteście zadowolone z tego filmiku, że Wam się podobał, że może czymś Was zainspiruje, że może na coś Was namówię, nakłonię, na jakieś Wasze myślenie, przemyślenia miałam tutaj jakikolwiek wpływ. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie oczywiście znać, czy Wam się filmik podobał, czy chcecie więcej takich filmików, co jeszcze byście chciały zobaczyć z mojej kolekcji. Piszcie śmiało wszystko w komentarzach, ja przeczytam i się do tego ustosunkuję. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam bardzo gorąco. Bajo!